Já vás vítám u dalšího dílu na hru Zaklínač 4, už se teda nacházíme tady před Filipinným ukrytem a čekají tady zrovna i lovci čarodějnic. A tady na tomto místě, tady někde v elfských rozvalinách, by se teda měla ukrývat Filipa. Teda nevím, jestli tam přímo bude, ale je to vlastně první stopa na tady tu osobu a mohla by se nám hezky takhle vetřit do příběhu. Tak co? Jste trošku nějak upečený. Je těž kłopoty? Same kurwa kłopoty, jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden? Geralt z Rivii, wiedźmin. Przysyłam Nieradowic. A, to ty, czekaliśmy na ciebie. Cóż za entuzjazm. A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Co, to spíš já chodím pro ostatní mrtvoly. Kto? Ten zabijaka? Přijď. Tak. Tak už jsme vlastně byli. Aha. Tak jo. To musí být mechanizm otvírající drzwi. No tak už to nejde. Tak, kam by to tak mohlo pasovat, to, co jsme my získali? Akorát sem, ne? Nebo ne? To je ta značka pro co? To asi není ono. Sakra! Aha, tady asi. Brakuje jednej płytki. Tak, dobrý. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Tak, są tutaj jakieś ukryte tady truhly? Asi ne. Tady taky zatím nic není. Świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy nich grzebali. Działa. To by pomyślał. Nienawidzę portali. Flaki się przewracają. O ja, to jest jak Geralt, no.
Ptasia lotka strzępiona na brzegu. To sowie pióro. Budzisz światło. Mogłem się spodziewać, że zastanowiłem. Tak, to by bylo. Tak, hlava přes palubu. Może da się go jakoś uruchomić. Tak, a co tak niejaka z tym mam dělat, tohle? Ogniwo zasilające portal nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. No ale który? Art? Teraz powinno zadziałać. Udało się. Ogniwo uruchomił portal. Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. O! Tak, to by było. Listy miłosne? A tak to si můžeš, tak můžete zastavit a přečíst. Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Tak, tady už nic dalšího není teda, takže krysta dáme sem. Teraz jakoś uruchomić. A zase aktivujeme znamením Art. A ještě dole něco je. O, tunel. Ciekawe, dokąd to vadí. Teďka dostaneme se nahoru?
Jo. Czekaj, mamy być tady, anebo tam? Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Neckerom. Mhm. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Tak, a tady odsaď je to všechno asi. Ale nic není. Ta, pojď ta, zlové. Tak, máme ten krystal, nebo co to je? Tak, vložíme. A prčic, aktivujeme. To musí být nejnižší. Ty kráso. To je portálů. Tak se to tady hezky rozsvítíme. Ale to tady je hezky útulný. Tak, tady odsaď je to všechno. No ty krása, to ne. To je zase nějaký golem? Vypadá to, že jo? To je tady nějaký ošklivej. Ty kráso. Tak já už vím, co to je. To není golem, ale elementál. Ohnivej zrovna. Krása, máme tady něco na tady to? Na elementály. Ještě nemáme vlastně zápisky o tady tom. Tak asi nic. Já nevím, co na něj použít. Tak tvary, nemáme nějakou odolnost proti ohni? Taky ne. Taky ne. Sorry, že to také prodlužuju, ale... Celkem by to bylo fajn nějaký, jako... Taky ne... neříkej mi, že nic nemáme. No jo, asi ne. Taky ne.
počkat, tady to by mohlo být fajn. On je ohnivej a my tady máme něco jakože ve stylu mrazí protivníky. To by se mohlo hodit, ne? A jen tak na chvilku, ale... Tak jsme si to vyzkoušeli, no. Takže už od nich máme teda záznam. Ohnivý. Takže severní vítr, ten jsem použil. Olej proti magickým bytostem, tyjo, ten zrovna asi i máme. A art? Ježiš, tyjo, tak ten mě nenapadnul hned. Myslím si, že tím artem zrovna ho i uhasíte. A vyzkoušíme zase někdy. Tak, máme tady ještě něco? A jak se to nezapálilo? Tak a tady dole je to asi tak všechno. Má vypadat to, že jo? Łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. Mam však stačí, co byste chtěli. To Agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. No, ale której? Je tady vůbec něco použitelného? Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Czekaj, jak to wypada, że to jest wszystko? Tak, kurde se můžeme portnout zpátky teda. Že by tudy? Musíme jít celé zpátky asi, co? A štěstí to není zas tak daleko.
Przyjedź. Znalazłeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! Ty wahaj zlowe. Ty ze mnie budou ještě dělat prdel, ne? Tak vás všechny upálíme teda, no, jako to děláte s čarodějnicama. Ty vole, říkej mi, jsme zase plný pro boha. Ale jak se aspoň rychle portneme, no. Tak, zaváme se rychle klepnu. Ona nás doveze ten kousek tady k té značce. Tak a portneme se do Oxenfurtu, ne, ale jsem do toho Novigradu, jsem zase na to náměstí, prodáme všechno, co potřebujeme. To zase chvilku trvá, pro boha. A teď už si myslím, že to je docela dost dlouhá doba, ale... No tak, ty vole, ten Novigrad, ty vole, to se načítá tak pomalu. Že by... A ještě pomalu, ty vole, tam půjdeme. A... Ještě k tomu je noc, takže ten kovář tam už asi nebude. Teda ten zbrojíř. Tady je zrovna zbrojíř. Nebo tam ještě je? On je od nějaký hodiny do nějaký hodiny právě. A už tady zrovna není, takže si budeme muset tady hodit meditačku. Zachovuj se vědmíně. Tak, dáme si ji do... Kde by tady už mohl být? V 9 ráno by tady mohl být už. Myslím, že jo, ne? Jo. Příště zkusíme osmou, jestli si na to vzpomenu. Věče pierwszego sortu. Tak, a jako nemáme toho zas tak hodně, ale stejně. Tak za moc se to neprodává, a tak to se dá dělat, no. Prodáme ty sedla teda, 118, 118, to taky. Taky prodáme. Tak a to je asi tak zatím všechno. Tady to stejně máme to. Tak necháme si akorát tohle, protože to je stejné. To novigradské sedlo, tyve, že bychom to prodali taky. Lučka prodává se docela za dobrou cenu taky. A
A tak to všechno prodáme, tak hotovo. Si všechno opravíme, protože na to máme dost peněz. Ty opravy jsou celkem levný. Tak, potřebuji něco ještě rozebrat. Tak to si rozebereme. Tak, to je asi tak všechno, ne? A tady to taky. Taky. Myslím si, že vosk se nám hodí na něco. Tak a tady odsaď je to asi tak všechno. Už jiný věci nepotřebuji asi rozebrat. Ono je fajn rozebírat takový ty stříbrný železní cetky. Máte z toho potom materiál. Tak. Bývaj. A tady odsaď je to asi tak všechno. On taky dobrý plamenomet. Že ho vidět? Tak co vám jebe? Jsem vám jenom ukázal. Tak, řekneme teda Radovidovi, co jsme se dozvěděli o Filipě. Doufám, že to nebude zase načítat dlouho. O, naštěstí, naštěstí, jo. Jde to. Počekaj, nech tylko łowcy się tobą zainteresują. Kurwa, czas. Jeszcze chwila i obije ci ten sparszywiały pyk. To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną, tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Tak teď nevím. Teď nevím, tyve, jak se rozhodnout. Myslím si, že ten Krista budeme potřebovat a já si jako nejsem vůbec jistý. A co takhle, kdybychom mu zalhali? Tady bychom mu jakože bohužel ne. Ty vole, já nevím. Ne, ale mohu dát slovo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. A myślę si, że to staćło. Tak, już sam myślę, że to skończy hůř, ale... Okej. Okay. Nebyla to zase tak úplně špatný. Nechali jsme si teda krystal, ale... Sakra, ten krystal, ty vole, ten mě... Já si myslím, že... jsme to měli zjistit dřív. Protože... vlastně, když ještě Trist byla v Novigradu, tak by nám s tím pomohla. A také máme smůlu, ale já si nejsem jistý, jestli to bylo tím. No, to je jedno.
Tak jo, tak tady to budeme muset teda ukončit a dalším díle se koukneme teda na... Ale protože to tak prodlužuju, ale... Dneska se mi úplně nemluví úplně nejlíp. Ale tak dá se to. Tak tady ty dva úkoly bych si klidně dal v příští epizodě. Doufám, že stihneme oba. A potom bychom mohli teda jít na to Skellige. Tady máme ještě... A ještě tady tu zakázku uděláme. A tady tu zakázku. Tak a mělo by to být asi tak všechno. Tak jo, budu se snažit co nejvíc toho udělat za tu epizodu. A budu rád teda na nějakou zpětnou vazbu, nějaký odběr, like, případně komentář. A uvidíme se teda u dalšího dílu, tak se zatím mějte a čau.